Tegoroczny marzec był na całym świecie obchodzony jako miesiąc wiedzy o epilepsji. Wśród wielu związanych z tym tematem akcji, jakie odbywały się w Ontario, wspomnijmy choćby oświetlenie w kolorze fioletowym, kolorze symbolicznie przypisanym epilepsji, ważnych miejsc i obiektów, m.in. CN Tower czy wodospadów Niagara. Ostatnim wydarzeniem mającym na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z tą nieuleczalną dotąd chorobą była sesja informacyjna, jaka odbyła się 31 marca w Parlamencie Ontaryjskim z udziałem polityków i organizacji zajmujących się różnymi aspektami problematyki związanej z epilepsją. Organizując sesję, działająca od lat w tej sprawie, również poprzez organizowanie koncertów charytatywnych, znana śpiewaczka Małgorzata May zaprosiła do współpracy organizację Epilepsy Ontario na czele z jej dyrektorem, profesorem McIntyre'em Barnhamem, który kieruje badaniami nad epilepsją prowadzonymi na Uniwersytecie Torontońskim. Wielką zasługę dla zorganizowania sesji na terenie parlamentu miała posłanka Laurel Broughton, która rozpowszechniła tę ideę wśród posłów, w tym wśród członków rządu. O dużej wagi wydarzeniu, jakie po raz pierwszy miało miejsce w prowincji Ontario, z Małgorzatą May rozmawia Anna Łabieniec. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest dzisiaj z nami w studio gość Małgorzata May, znana Polonii mezzosopranistka, śpiewaczka, ale nie koncerty i nie nowe występy będą dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy. Sprowadza Cię, Małgosiu, sprawa bardzo poważna. Tak. Małgorzata 31 marca zorganizowała w Toronto sesję informacyjną poświęconą epilepsji. Ta ciężka, groźna choroba towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Chorowali na epilepsję Sokrates, Napoleon Bonaparte, Fiodor Dostojewski i wielu innych znanych, utalentowanych ludzi. Dlaczego akurat Ty zajęłaś się walką z tą chorobą? Dlaczego próbujesz poszerzyć naszą świadomość na temat tej choroby? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ta choroba dotknęła naszą rodzinę. A po drugie, że jest i liczba osób chorujących na tą chorobę jest zadziwiająco wielka. Wszystkie choroby neurologiczne, takie jak cerebral palsy, muscular dystrophy, Alzheimer i Parkinson, w połączeniu razem stanowią właściwie liczbę osób, które chorują na epilepsję. Czyli jest to najstarsza i najbardziej powszechna choroba układu nerwowego, która do dziś nie jest zbadana, nie jest wyjaśniona, nie ma na nią lekarstwa. Próbuje się leczyć jedynie symptomy tej choroby, to znaczy właśnie ataki epileptyczne. Co mówią statystyki na temat ilości osób chorych na epilepsję? Ile osób cierpi na nią w Kanadzie czy na świecie? A więc w Kanadzie cierpi na tę chorobę około 300 tysięcy osób, w Polsce 400 tysięcy osób, a na świecie 50 milionów. I tu chciałabym dodać, że 1/3 osób cierpiących na epilepsję cierpi na tak zwaną lekooporną padaczkę, czyli ich ataki są po prostu niekontrolowane. Jest to bardzo duża liczba osób i właśnie tym osobom należy pomóc. Pierwszą ze spraw, które należałoby zmienić w tym kierunku, jest uznanie tej choroby przez Ministerstwo Zdrowia jako chorobę osób niepełnosprawnych, czyli jako inwalidztwo, co pozwoli tym osobom otrzymać różne przywileje i pomoc. To jest bardzo ważne. Poza tym epilepsja jest tematem w dalszym ciągu bardzo niewygodnym i ludzie chorzy na epilepsję ukrywają to, nie przyznają się. W momencie, gdy środowisko dowie się o tym, że cierpią na epilepsję, najczęściej są zwalniani z pracy i znajomi i przyjaciele po prostu ich opuszczają, zostają wysunięci na margines społeczny i po prostu cierpią w izolacji. Czyli wygląda na to, że w XXI wieku świadomość społeczna właściwie wygląda dalej tak jak za czasów Sokratesa, jeżeli tak jest, chodzi o epilepsję. Tak, jest rzeczywiście dużo do zmiany. Powinna się ta sytuacja po prostu zmienić. I takim ważnym krokiem w kierunku tych zmian miała być właśnie ta sesja informacyjna zorganizowana przez Ciebie. Kto wziął w niej udział? Zaprosiłam na nią 15 organizacji zajmujących się epilepsją o zasięgu krajowym, jak również ontaryjskim. Znaleźli się tam naukowcy, badacze z uniwersytetu, dyrektorzy ontaryjskich organizacji, którzy pracują na rzecz epilepsji. Odwiedziło nas w tym dniu około 20 członków parlamentu, 11 asystentów ministrów i 3 ministrów.
a w tym minister zdrowia David Kaplan, minister innowacji i badań naukowych John Wilkinson, a także Christopher Bentley, minister of training, colleges and universities. Poza tym wzięła duża grupa wolontariuszy, około w sumie 100 osób. W trakcie naszej sesji odwiedził nas również znany w Polonii poseł Frank Klis. Naszą akcję w parlamencie poparł swą obecnością również konsul generalny pan Marek Ciesielczuk. I spotkała się ona z zainteresowaniem organizacji polonijnych i uczestniczyli w niej m.in. prezes okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej pan Jan Cytowski wraz z sekretarzem okręgu panią Krystyną Sroczyńską. Ze strony polonijnej w sesji wzięli udział także oddani wolontariusze, którzy zarówno swoją pracą, jak i wkładem finansowym wspomogli te akcje. Spędzili cały dzień od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora, bo właśnie w tym czasie trwała nasza sesja, czuwali nad przebiegiem imprezy. Zrobili wszystko, aby pomóc w przybliżeniu podstawowych informacji i problemów związanych z epilepsją. A zatem chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom za ich pomoc, za pracę, wysiłek i życzliwość przy działaniu w tej akcji na rzecz ludzi chorych na epilepsję. A w szczególności chciałabym podziękować panu Jesse Flisowi, byłemu posłowi do Parlamentu Federalnego, za wysiłek, jego czas i obecność w parlamencie długotrwałą przez kilka godzin, za wszystkie rady i obecność. Sesja informacyjna była podzielona na takie jakby trzy działy tematyczne. Tak. Jakie to były tematy? Pierwszym to było właśnie podwyższenie wiedzy w dziedzinie epilepsji i faktów związanych z epilepsją. Drugą dziedziną były badania, czyli zdobycie większych funduszy z rządu na badania nad epilepsją, ponieważ faktem jest, że na epilepsję przeznacza się 1/50 tego i tej kwoty, jaką się przeznacza na badania nad wylewem, a koszt utrzymania ludzi chorych na epilepsję jest identyczny jak koszt badania leczenia ludzi chorych z wylewem. Więc koszt jest taki sam, a tu się przeznacza tylko 50 razy mniej. To był drugi temat. A trzeci to było właśnie zmiana opieki nad ludźmi chorymi na epilepsję, ponieważ w świecie wiadomo już jest, że ludzie chorzy na epilepsję najlepiej zdobywają tę pomoc, jeśli są pod opieką wysoko wyspecjalizowanych centrach, które zajmują się tylko i wyłącznie epilepsją. Dla przykładu, w USA znajduje się ponad 100 takich centrów, gdzie ludzie ci zdobywają właśnie poradę i opiekę, natomiast w Kanadzie ani jedno takie centrum jeszcze nie istnieje. Więc to jest bardzo ważne. To jest dość szokująca wiadomość, że w takim kraju jak Kanada nie istnieje ani jedno centrum wyspecjalizowane w leczeniu epilepsji, prawda? Tak. Czy ta sesja będzie takim krokiem, który spowoduje powstanie takiego centrum na przykład? No wiesz, Aniu, oczywiście, że mamy nadzieję taką, że ta sesja spowoduje nie tylko powstanie centrów, ale również inne cele, do których dążymy, czyli między innymi, jeszcze raz podkreślając, zaliczenie epilepsji do jako inwalidztwa, również podwyższenie funduszy na badania nad epilepsją, jak również znajomość faktów związanych z epilepsją szerokiego ogółu ludzi. To są wszystko projekty, to jest przyszłość. A co na co dzień, co dzisiaj możemy zrobić, żeby okazać chorym na epilepsję swoją pomoc, swoją akceptację? My mamy tutaj takie bladolidiowe wstążeczki obydwie przypięte. Małgosia ma na ręku bladolidiową bransoletkę. To jest kolor epilepsji. Co możemy konkretnie dla tych ludzi chorych zrobić? No więc widzisz, kolor jest to kolor lawendowy czy też lekko fioletowy. Kolor ten symbolizuje samotność, odizolowanie. Więc to jest ta pierwsza podstawowa rzecz. Nie bójmy się epilepsji, nie bójmy się ludzi chorych, nie bójmy się ataków. One nie są zaraźliwe, nie są groźne, one po prostu nie są dla nas niebezpieczne. Są groźne tylko dla chorego, ale nie dla otoczenia. I po prostu udzielmy im pierwszej pomocy i przede wszystkim bądźmy dla nich przyjaciółmi. Nie odrzucajmy ich, bądźmy z nimi razem w tej chorobie.